90 lat sprawia ludziom radość, jest taką oddaną sobie rodziną. I choć zmieniały się w niej pokolenia śpiewaczek i śpiewaków, elementem stałym, spajającym jest sobą, była świadomość wyjątkowego znaczenia muzyki złączoną z poezją. Serdeczną pamięcią ogarniamy wszystkich, którzy w ciągu minionego okresu przyczyniali się do rozwoju i świetności chóru Mieszanego Harmonia. Z okazji 90. urodzin życzymy wszystkim członkom oraz sympatykom chóru obfitości Bożych łask oraz wytrwałości w dążeniu do uczynienia piękniejszym życia własnego i całej tarnogórskiej społeczności. Drogie śpiewaczki i śpiewacy, śpiewajcie mocnymi, czystymi i harmonijnie zestrojonymi głosami. Niech się ten śpiew niesie po śląskiej dziedzinie. Lasowicka harmonia, dziś 90-letnia, niech trwa. I niesłyszalna, sercem odbierana, harmonia mundi, niech trwa. Obie niech będą świadectwem wielkości twórcy wszelkiej harmonii. W imieniu zarządu prezes, proszę przyjąć te życzenia z całego serca, kierowane w imieniu zarządu głównego Śląskiego Związku. Ja jeszcze poproszę jeszcze chwilę o pozostanie na scenie i pana prezesa, i pana wiceprezesa, ponieważ są jeszcze chórzyści tacy, którzy dzisiaj nie zostali odznaczeni żadnymi odznakami honorowymi, ale Okręg Tarnogórski ma dla nich również podziękowania. Są to chórzyści ci czynni i ci, którzy są na przymusowych urlopach zdrowotnych albo chwilowo zwolnieni z prób chóru ze względów różnych, między innymi studiów i pracy zawodowej. Monika Waligura, Agata Pomajda, Lidia Sokół, Danuta Szala, Adam Czempik, Szymon Hanzel, Piotr Jarząbek i Wojciech Pietro. Warsztatów. Serdecznie wam dziękujemy. Pamiątki i kwiaty bardzo wam się należą. Brawa od nas wszystkich i serdecznie podziękujemy. Pozyskiwania środków finansowych na działalność wszystkich zespołów śpiewaczych w naszym mieście. My jesteśmy miastem najbardziej rozśpiewanym churalnie. Pan prezes Warzecha zawsze mówi, że Okręg Tarnogórski to taki jak pół województwa śląskiego. Mam nadzieję, a chórów coraz więcej, panie burmistrzu. Coś w tym jest. Dziękuję. Szanowni państwo, to, że chórów więcej, to tylko może każdego, kto trochę z muzyką ma do czynienia, cieszyć. Obchodzimy jubileusz harmonii. Ktoś powiedział, że harmonia to wcale nie równowaga między dobrem i złem. Że doskonała harmonia panuje tam, gdzie jest największe dobro, a i to najmniejsze dobro może egzystować. Skoro harmonia istnieje od lat 90 i po dwakroć udało się ten chór reaktywować, oznacza to, że wśród tych ludzi, którzy harmonię tworzyli i tworzą, zawsze panowało to dobro największe. Ze swojej strony również chciałem podziękować przedstawicielom chóru. Tu mam stosowne kwiaty i dyplom.
bardzo. I teraz czas na Tarnogórskie Centrum Kultury. Bez nich też by nas nie było. Bez nich też by nas nie było i bardzo, bardzo serdecznie im dziękujemy. Też tutaj zapraszamy do nas na scenę, bo też mamy podziękowania. Pani dyrektor nie ma, ale nie ma? Nie ma, ale jest pan Rafał, który jest dobrym duchem wszystkich chórów w Tarnogórskim Centrum Kultury, dzięki któremu między innymi ta dzisiejsza nasza uroczystość mogła się odbyć. Ja również śladami pana burmistrza chciałem wykorzystać sytuację i podziękować chórowi za tak wspaniały koncert i w imieniu pani dyrektor, której dzisiaj niestety z nami nie mogło być, wszystkich pracowników Tarnogórskiego Centrum Kultury złożyć serdeczne życzenia dalszej twórczej pracy. Tak jeszcze jedne 90 lat się przyda, prawda? Dziękuję.